nożową. Właśnie przed nami widać już. Zawodnicy stoją na swoich respach z tymi nożami w ręce. A my już przetransportujmy się na ten bombsite. A gdzie rozpocznie się ta walka o wybranie strony, po której będą zaczynać mecz? Ginie już Cake od pogromcy. Czterech antyterrorystów teraz będzie walczyć o to, by wygrać tą rundę. Zobaczymy, czy im się uda. Tam na schody wskoczył Freeman, ginie Forest of Angel, zabija go. Pogromca zabija Larego. Ginie także Emptkiss, Forest, Awesom, pogromca i Monk. Dwóch terrorystów na jednego antyterrorystę i Kleszczów wygrywa to starcie. I będą decydować, czy zostają, czy się zmieniają zawodnicy. Chyba zostają. Jeszcze jedziemy. Switch, napisali switch gracze, także będzie zmiana tych drużyn. Wolą zaczynać zawodnicy z Kleszczowa w CT. Także ruszamy za chwileczkę z pierwszą rundą tego meczu. Kupione tam kevlary, tylko nejdy w rękach pika. Nejdy, granaty w rękach pika. Zobaczymy. Pędzą wszyscy praktycznie pałacem. Sam piku został pod tym rampą. Będzie rzucał tam jakieś granaty na to A. Jest tu Freeman wraz z pogromcą. Pogromca dostaje flesza, dostaje smoka, ale smok nie wylądował na tych schodach. Wbiegli już tam zawodnicy. Zawodnicy z Terro. Bomba plantowana. Freeman zdążył uciec na CT. Bomba zaplantowana jeszcze 5 na 5. Larry z 10 HP. Walczy od dżungli. Ginie Ozzy. Piku dokłada teraz fraga na Monku i na Primanie. Dokłada Awesome. Awesome kolejny frag na Mpkisie. 2 na 4. Ginie pogromca. I Lary ginie również. Forest dokłada fraga do tych trzech fragów Awesoma. Pierwsza runda na koncie Tychów. Jest przez pika rzucony smoke na środek, na galę, tak na dojazd. Nie widzi nic z okna tam teraz rywal, ale nie musi się tym przejmować, bo nie ma tam nikogo. Emtki z na gali. Wszyscy w pięciu CT-ków. Zawodnicy Kleszczowa na B. Ginie już Emtki z piku, zdobywa fraga. Pierwszego fraga w tej rundzie. A zawodnicy chyba będą wchodzić na A. Na A nikogo nie ma. Nie ma CT. Paka już przez terrorystwa. Awesom skracających antyterrorystów spotkał w domku, tam na snaksie stał. Zdołał zabić dwójkę tych antyterrorystów, ale był jeszcze jeden, był jeszcze Larry. To Larry zdobył kałacha i chyba będzie tu już czekał do końca rundy. Będzie już zachowywał tego kałacha. Kajoj czeka sobie na wyjściu, na respie CT, wyjście z kuchni patrzone przez niego, czeka, może będzie jeszcze podchodził tu przeciwnik. A Forest of Angel szuka Monka i szuka Larego. A oni w dwójkę, i Monk i Larry w domku B, jeden w tej malutkiej kuchni tam w domku, i Monk od piwnic, teraz wychodzi na snacksa i wchodzi tam już Forest. Ale nie decyduje się podejść dalej. Od samochodu biegnie tam już Kajoj. Jest tam Larry. Czy będzie Larry, czy Kajoj? Jednak Larry zachował tego kałacha. Druga runda i tak na koncie Tychów. Ale udało się zachować przynajmniej tego kałacha. Larry zachował to, co chciał. Zdobył go gdzieś w połowie rundy.
trzymał tak długo, aż nie pojawił się znowu na swoim spawnie w rundzie numer 3. Zawodnicy teraz środkiem podchodzą, Awesome już skrócił galę, ale jest tam Larry. Larry czy Awesome? Larry już wycofał na dżunglę, tam będą zmierzać raczej zawodnicy z Terro. Daje się, że myślą tak zawodnicy z Kleszczowa. Był chyba jakiś fake smoke czy fake flash rzucony przez Kajoja na to. Ale bomba. Bomba jest u Foresta. Skraca go na plecy. Monk, czy zdoła zabić Foresta? A nie, Forest zdołał szybko odwrócić się w stronę Monka. Zabija przeciwnika. Trzy do zera, ale teraz Kleszczów, no można powiedzieć, że na full. Trzy famasy, dwie emki w ich rękach. Biegnie w piku tymi piwnicami. Czy będzie jakiś pojedynek z Larym? Larry czeka. Czeka tam, patrzy na daleko na tą galę. Czy ktoś nie będzie wchodził? Już usłyszał pewnie zawodników pod oknem. Jest Awesome, wskakuje to na te podwyższenie przy tych schodkach w zejściu do piwnicy. Rzucony nate, Awesome dostaje za 50 HP. Larpiku wskakuje w okno. Larry usłyszał, czy może widział tam kawałek wystającego buta. Zdobywa fraga na piku. 4-5. Teraz muszą radzić sobie w czwórkę terroryści. I terroryści. Paka cały czas leży na respie. Gdzie teraz Awesome, Forest zabija Mtkisa. Robiło nam się 3-3. Wcześniej zginął jeszcze Pogromca. Już bomba podniesiona przez Oziego. Biegnie tam razem z Forestem tym domkiem. Ale jest tam... Jest tam Monk i Monk zdobywa pierwszego fraga. Forest czy Monk? Teraz Forest opłaca się. Jeden za jeden na tym pojedynku na snaksie. Forest podnosi po raz kolejny teraz bombę i biegnie do swojego towarzysza na środku. Jest to Kajoj, ale jest tam Freeman. Freeman w tym konekcie. Wychodzi Kajoj, zdobywa fraga Freeman i kolejny na low HP. Wychodzi Forest, również ginie od ostrzału z tego famasa Freemana. I Freeman kończy tą rundę dwoma fragami. Pierwsza runda wygrana na konto Kleszczowa. Zawodnicy proszą o pauzę. Ale jednak nie, napisali, że jednak nie, nieważne, że nie chcą pauzy, grają dalej. Także wszystko chyba jest w porządku. Schodzi tam Awesome. W te piwnice ginie. Jest tam Monk na posterunku. Forest czeka teraz, czy Monk będzie skracał dalej. Monk teraz zginął na środku. Był tam piku z Ozim. Ozzy obity. Piku zabija właśnie Monka. Ratuje Oziego chyba przed śmiercią. Larry w oknie. Zobaczymy, czy teraz wychyli Larry. Rzuca sobie z flesza. Czeka, aż wybuchnie. Nie ma tam nigdzie na tym zakręcie przeciwnika. Pogromca goni teraz uciekającego z małą ilością HP Kajko. Zabija Kajko, zabija Piku. Piku też ginie tym konektem. Wbija teraz Ozzy wraz z Angelem. Forestem of Angel. Larry dorzuca tam Nade'a prościutko z jego. Ozzy ginie. I Forest musi radzić sobie teraz sam przeciwko czterech. Na niego poluje czterech antyterrorystów. Jako jedyny z tej czwórki udaje się złapać przeciwnika Mtkisowi. Teraz zawodnicy Stychów na eko. Będzie chyba szybka wbita na B. Nie, Piku się jeszcze po coś wraca. Czegoś zapomniał na respie. Dokupił jeszcze flesze, smoka, a reszta zawodników czeka na niego w domku B. Awesome podchodzi na biurze i zauważy smoke. Jest tam smoke, panowie, poczekajmy. Poczekajmy z tym rzucaniem
A Monk spodziewa się tego. Monk się tego spodziewa, próbuje jakiś skanów wrzucony Nate. Obity tam Forest of Angels tego Nate'a do 42 HP. Także osłabiona teraz drużyna Terro. Piku, przygotowane te flesze, ale jest tam Monk, uciekł już w B. Zobaczymy, Monk, Freeman zdobywa fraga, dopada Monk, kolejny frag, czy będzie jeszcze jeden? I tu Monk odsłonił się z tej lewej strony, gdzie wyszedł Kajoj. Zdobył tego fraga, ale Larry teraz z tego okienka z kuchni zabija ostatniego żyjącego Kajoja i mamy remis 3-3. Rzucone tym razem przez Kajoja smoke na środek, tam na galę, i biegnie tam w piku wraz z Ozim, tak jak w poprzedniej rundzie. A teraz zauważony piękny 2 kille na środku przez pika. Pierwszy empty zginie na gali, później Larry w oknie. Jeszcze pogromca teraz dokłada również 2 fragi, sprząta ze środka pika i Oziego. Także 2-2, trzech żywych terrorystów kontra 3 żywych antyterrorystów. Forest podchodzi rampą. Jest tam Freeman na CT, podskakuje, widzi rywala, daje już info pewnie swoim kolegom. Mam jednego na rampie, ale zawodnicy już cofają. Jeszcze rzucony tam smoke przez Angela na to B. Awesome wchodzi samotnie, czeka na rywali. Biegł za nim z paką Ozzy i nie zatrzymał się, jednak się nie zatrzymał, będą wbiegać. Forest Angel tu już za nim, troszkę oddalony, ale wbijają na to B. Jest tutaj już Smong, zabija jednego rywala, a drugim nie dał sobie rady, ale jest już tutaj na tym B. Pogromca rzucony, zapalający granat pod ten samochód. Wie, gdzie jest przeciwnik, ma tylko 4 HP, daje info koledze z drużyny. Biegnie Freeman od domku, Angel się tego nie spodziewa. Forest, odwróć się w stronę domku. Teraz na pewno usłyszał, nie usłyszał zeskakującego z tego balkonu przeciwnika. Dopiero odwrócił się, gdy dostrzał z jedną czy drugą kulką w bark, ale nie zdołał zrobić tego na tyle szybko, żeby oddać jeszcze strzał i zabić Freemana. 4. runda dla Kleszczowa. Zdobyli prowadzenie w tym meczu w tej 7. rundzie i 8. runda. Zobaczmy, czy zdołają uciec na kolejny punkt, czy może Tychy zremisują. Teraz skróty środkiem Larry wraz z Monkiem. Monk jednak zdecydował się wrócić na galę. Larry wraca przez konektor na A, a tutaj w piwnicach czai się Forest. Słyszał, że biegają tam gdzieś po środku, nie wychyla dalej, czeka cały czas przy tych schodach. Teraz dopiero zdecydował się wejść dalej, ale Piku wraz z Ozim wbili już na ten bombsite, a Piku zabija Freemana. Piękna głowa z P250. Forest of Avenger dokłada fraga na Larym. Forest i Absol teraz giną przy tym Piku. Ale wbili dobrze zawodnicy z Tychów na ten bombsite. Wbili dobrze, rozpoczęli fragowanie. Później nie dość dobrze już się na tym bombsite bronili. Nie zdążyli nawet zaplantować paki. Wszystko poszło dobrze do czasu, aż już nie zrotowali zawodniczy z Kleszczowa z tego B na to A, nie wspomogli swoich towarzyszy drużynie i wybronili ten bombsite. Gdyby teraz wbili tak samo na kałachach, na tych broniach, może udałoby się wygrać tą rundę. Jak zwykle Kajoj, nie, teraz Kajoj w sumie na środek. Freeman skraca znowu tą galę, obrywa, jeszcze Larry w oknie. Kajoj czy Larry? Kajoj jeszcze przeładuje broń, chowa się tu za wodą na środku. Rzuca flesza i wychyla, ale Larry schowany. Teraz wychyla dopiero na niego przeciwnik. I tak, była strzelanina na A, zginęło dwóch antyterrorystów. Nie, zginął
Zginęło dwóch graczy po jednej i po drugiej stronie. Zginął wcześniej Freeman i mamy 4 na 3. Trzech antyterrorystów teraz B całkowicie odpuszczone. Jest już tam Awesome, daje pewnie cynk swoim kolegom z drużyny. Larry wyskakuje z okna, biegnie w piwnicami. Emkid jeszcze czeka wraz z pogromcą na A. Co tu się może dziać? Już teraz wiedzą. Teraz wiedzą na pewno, że na B zaplantowana jest paka. Jest tam czwórka terrorystów. Ozzy czeka na Larego w tym domku. Larry czy Ozzy? Ozzy okazał się być lepszy. W tym czasie Kajko zabija pogromcę, ale Emtkis, jeszcze Emtkis AWP sprząta tam Kajoja. I zdecydował się wycofać. Trójka graczy to jednak za dużo, tym bardziej, że posiada AWP. Jeśli ktoś wyskoczy do niego na blisko, on nie trafi, to już jest praktycznie w przegranej pozycji. Już jest akurat przegrany w tym pojedynku. Teraz nie trafił już drugi raz w Foresta. Obity do 5 HP. Chyba nie zdoła zachować tej bomby, tej broni, bo bomba... coraz głośniej, nie mógł uciekać w stronę B. Teraz Forest, czy znajdzie Emtkis? A jest głowa na Foreście. Nie dość, że Emtkis zdobył takiego ładnego fraga, to jeszcze udało zachować się mu to AWP, mimo tego, że posiadał tylko 5 HP. Teraz mogą dokupić do tej broni zawodnicy jakieś Emki, tylko Larry z P250. Będzie czekał chyba na tą AWP, gdyby nie udało się tam nikogo wyciągnąć Emtkisowi. Gdyby Emtkis zginął, to Larry mógłby sobie ją podnieść. Teraz widzimy zawodnicy teraz pod A, ale będzie chyba jakiś fake, bo bomba w kierunku B wyrzucona teraz przez pika tam. Stała. Emtkisowi udało się zdobyć tam fraga na tym środku. Teraz zobaczmy. Piku niecelnie tam. Monk na tym samochodzie. Nie udało się wyciągnąć ani Monkowi pika, ani pikowi Monka. Także piku cofnął na rampę. Wziął pakę, podniósł, cofnął. A na A samotnie Freeman. Cake. Cake od pałacu, dwójka graczy, jest to od Piku, od rampy Piku dorzuca tam prościutko pod nogi Freemana, tego Nade'a, ginie Freeman, dorzuca także fraga za AWP na pogromcy Piku, 3 na 3, z tym, że teraz terroryści mają tą pakę, czas ucieka antyterrorystom, czy będą odbijać, Larry na schodach, Kajo i zabija Emtkisa. A Larry cały czas wychyla i chowa. Chcę zobaczyć, czy może nie wychyli mu z ninży przeciwnik. Dostaje teraz prościutko na twarz tego Nade'a. Piku dokłada już trzeciego fraga w tej rundzie. Larry zdecydował się wycofać. Piku biegnie szukać swojego czwartego killa. Czy go znajdzie? Jest tu Larry. Czy wyjdzie pod celownik przeciwnikowi? Larry czy Piku? Piku bardzo szybki! Czwarty frag dla tego gracza w tej rundzie. Larry już wcelowan. Już się prawie wcelował przeciwnika. Ale Piku okazał się być szybszy. Jest ten refleks w jego ręce. Także jest ta czwarta, jest ten czwarty frag. I jest 5 do 5. Teraz na eko antyterroryści. Larry wraz z kolegą Freemanem, który już padł, był na A, reszta ratowała środkiem. Ale przybiegł już MP ze środka i na plecy biegnie jeszcze Monk z pogromcą, ale bombsite A opanowane przez terrorystów. Zginął tylko Awesome, a w przeciwnej drużynie zginęła aż trójka graczy. Także bardzo ciężka sytuacja pogromcy i Monka. Lepiej chyba by zrobili, gdyby schowali się gdzieś za ścianą, gdzieś za zakrętem, za jakimś rogiem i wyczekiwali wychodzących z bombsite'u szukających ich graczy i zabrali im broń. Piku teraz znowu z tej swojej AWP sprząta przeciwnika. Pogromca usłyszał tam chyba Kajoja przechodzącego na kuchnię. Teraz Piku, czy Piku straci tą AWP? Czy pogromca zdobędzie broń? Jest tam już od góry Kajoj, od drabiny. Sprząta pogromcę, ratuje tak naprawdę Pika. Piku miał zaledwie 12-13 HP. Był na jedną peskę z tego P250. Wtedy opuściłby tam AWP. Pogromca mógłby sobie ją zabrać i schować gdzieś się z nią, żeby przejść na następną rundę, ale to się nie udało. Szósta runda dla Tychów. A teraz już na fullu obydwie drużyny.
Zobaczymy, kto tym razem ugra tą rundę. Ginie już Forest Lary z 22 HP teraz na koncie, ale zdobył tego killa. Jest przewaga jego drużyny w tej rundzie. Dorzuca tam jeszcze Nejda, ale tam już nie ma przeciwnika, jedynie Piku na środku. Wraz z Awsomem, wpatrzony teraz w galę, trochę spojrzał w okno, ale nie ma tam rywala. Podchodzi teraz konektorem, w konektora wpatrzony Pogromca. Kto będzie lepszy? Piku! I ta jego szybkość z tej AWP-y po prostu nie daje szans rywalom. Teraz jeszcze Emtkis z boku podchodzi z tej gali, nie wpatrzony tam żaden przeciwnik, jest Piku i Awsom zabija Emtkisa. Piku teraz nie zdążył, teraz okazał się jednak zbyt wolny, zbyt bardzo zaskoczony tym, że wyjdzie mu stamtąd przeciwnik. W tym czasie Ozzy zabija Monka na B. Jest bomba zaplantowana na tym bombsajdzie. Jest tam dwójka antyterrorystów, jeden na gali, Awsom na foreście i biegnie. Dwójka antyterrorystów od kuchni, jest to Freeman i Larry. Oknem i drzwiami wychodzą dwaj antyterroryści, oślepi Larry chyba Freemana. Ginie od Awsoma. Freeman wiedział, gdzie jest przeciwnik, biegnie na tego Foresta, a tu z drugiej strony wychodzi drugi. Tak jakby zapomniał zupełnie o tym, że zostało ich dwóch. I dostaje właśnie w plecy, ginie. Siódma runda dla Tychów. Sforsowali teraz zawodnicy. Zawodnicy z Kleszczowa. Jest jakiś P250, 5-7, jest MK Scout i FAMAS. Kontra 4 kałachy i AWP u Pika. Zobaczmy, Piku próbuje wyciągnąć tam rywala z samochodu na B, ale nie udaje mu się, zdecydował się wycofać. Kayo i Forest of Angel próbują wbić w dwójkę na ten bombsite A, ale skryty tam na drewnie jest Freeman. Zobaczymy, czy uda się mu wyciągnąć Kayoja. Freeman czy Kayo? I Freeman zdobywa fraga i leży tam kałach. Teraz tylko go podnieść i bronić wraz z kolegami. Ten bombsite A. Zawodnicy terrorystów już na środku. Jest tam Piku z tą Awką, jest tam Awsom i jest także Ozzy rzucony w smoke w okno. Larry musi się wycofać. A zawodnicy w tym czasie mogą sobie spokojnie biec galą, ale jest tam Monk z scoutem. Ginie Piku, kolejny frag. Emtkis zabija Foresta i 4 na 3, z tym, że Piku ma tą swoją AWP, teraz nie trafia w Larego. Coś się stało, Piku wpatrzony teraz w galę, biegnie tam Emtkis, nie trafia w Emtkisa. Piku, zakupiłeś sobie zepsutą awkę teraz. Piku kontra dwójka rywali, Freeman dokłada trzeciego fraga, w sumie czwartego, ale trzeciego takiego pod rząd przy odbijaniu tego bombside'u. I wygrywają rundę, szósta runda dla Kleszczowa. I teraz znowu zawodnicy CT 2-1-2 na środku. Larry pędzi tam galą, Piku nie zdobywa fraga w tym konektorze. Skraca także Emtkis. Larry zeskoczył w konektor, teraz zabija Pogromcę. Na palących był jeszcze przeciwnik, Emtkisa ściąga z graby, nie trafia teraz w Freemana. Teraz pomaga mu Awsom, jeszcze Larry w dżungli zabija Ozziego. Piku, czy zginie teraz tego Nejda? Nie zginął, 9 HP, zmieniło się w 3. I teraz Larry ginie od Nejda. Piku z tymi 3 HP spędzi po Monka, ale Monk być zajęty, strzelaniem się z Awsomem i Awsom zabija właśnie ostatniego żyjącego antyterrorystę. Zdobywają 8 rundę. Znowu zmuszeni do gry na samych pistolach, na takim eko, tylko z dokupionymi pistoletami. Zawodnicy... Nie, to jest w sumie Force. Ja nie wiedziałem, ile zawodnicy mają funduszy, ale to jest Force, zmuszeni do Force'a. Zawodnicy Kleszczowa. Emtki skraca ten pałac. Zawodnicy Terror wycofują już spod tego A na A, jest aż 4 graczy drużyny przeciwnej. Larry w oknie, reszta w besie, a na...
A na tym B samotnie Monk Larry zdobywa fraga. Z drugiej strony zdobywa fraga Ozzy. Teraz spotka Larry na środku przeciwników. Zobaczmy, czy wychyli na nich. Jest tam aż trójka. Już info pewnie poszło do swojego zespołu. Rzucony tam decoy przez Larego. Kto okaże się być lepszy? Może przejdźmy tam pika. On tą awką. Gdyby nie Ozzy, pewnie zdobyłby piku killa przez tą ścianę. Tu skan. Cake dokłada kolejnego fraga na Freemanie, Pogromca i Monk. Tylko oni. Jeden z nich na B i drugi w pałacu. Podkładana bomba przez pika. Nikt nie patrzy jak na razie tych pałacy. Zobaczmy, Pogromca. Pogromca wychodzi i będzie miał pika na talerzu. Ma, zdobywa fraga na piku. Ostrzeliwany tam przez rywali. Z CT Ozzy ginie od Monka. Teraz Monk ginie od Kajoja i Awesome dobija tego poobijanego wcześniej Pogromcę. 6 do 9. Kończy się ta pierwsza połowa. Kończy się pierwsza połowa 6 do 9 dla zespołu Stychów. Zmiana stron i zobaczymy, czy role się odwrócą, czy może zawodnicy z Kleszczowa są lepiej przygotowani od swoich rywali do Terro, a może właśnie wręcz przeciwnie, może to Tychy wygrają więcej rund, jeszcze więcej rund teraz po stronie CT. Może wygrają wszystkie rundy. Zobaczymy, może im się lepiej broni. Pod to up Empkis wraz z Larym i wraz z Monkiem podchodzą na to A. Ginie Empkis, ginie Freeman wcześniej, ginie Monk. Piku dokłada fraga na Larry i tylko Pogromca. Pogromca teraz wraca ze środka czy spod B. Bombę mają tam zawodnicy. Bronią ją w czwórkę. Na B został Awesome jeszcze, ale Pogromca wbija teraz rampą. Zobaczymy, czy uda mu się chociaż podnieść pakę, albo chociaż zabić tam Kajoja. Kajo ginie! Jest jeszcze trójka tutaj na tym BS-ie. Rotuje już na CT. Awesome i ginie Pogromca. Forest of Angel wybiegł tam prawdopodobnie, jak się nie mylę, z pałacu. Dobrze zauważyłem kątem oka i zabija przeciwnika, zabija Pogromcę. Zdobywa 10. rundę na konto swojej drużyny. 4 rundy przewagi po stronie CT i teraz na Eko muszą grać zawodnicy Terro. Biegną w trójkę z bombą na plecach, chyba na to B, szybkim wjazdem. Jest tam Forest of Angel. Ale wycofali zawodnicy. Kajoj skrócił piwnicę, zdobył dwa fragi, trzeciego nie udało mu się zdobyć. Monk kończy rywala w oknie, podskakuje jeszcze piku ze scoutem. Zobaczmy, przeszedł przez smoka Monk, piku ma za pączkami przeciwnika i pod oknem bardzo mocno widzi obydwaj terroryści. Ginie teraz Pogromca i piku, czy będzie? Nie trafia! Troszkę bardziej w lewo trafiłby z tego noża przeciwnika, ale nie udało się. Nice try, Monk napisał nice try pikowi. Było naprawdę, naprawdę bardzo blisko, mielibyśmy killa z noża. A tak, tak czy siak, 11. runda na konto CT. Kolejny Eko, tym razem na pistolach ze strony terrorystów. Przygotowują się rzucać smoki na to, a rzucone już smoki. Rotuje już do nich piku. Kajo i zabija Monka wydającego wraz z kolegami. Piku dokłada fraga kolejnego, już dwa fragi. Szybki reload i przechodzi przez smoka. Zabija plantującego bombę Freemana i Larego. 4K w tej rundzie. Bardzo piękna runda pika. 12. runda dla Tychów, 6 po stronie Kleszczowa. Także
o połowę tych rund lepsi zawodnicy z Tychów. Może teraz to się zmieni na fullu. Teraz obie drużyny. Bomba zostawiona na Terro. Podniesie ją prawdopodobnie Emtkis po rzuceniu tego smoka. Trójka zawodników Terro podchodzi domkiem, podchodzi pałacami, ale jest tam Ozzy pod drewnem. Zobaczymy, czy wyskoczą mu pod celownik przeciwnicy. Kayo i Piku od dżungli biegli, wyskoczyli, zdołał zabić tylko Freemana. Freeman zabija Kayo'a, Monk Ozzy'ego. Bombsite opanowany już od konektora. Piku wraz z Angelem i od CT pędzi w tym kierunku. A w SOM zasmokowane CT. Po drugiej stronie Lary, pogromca i Monk. Piku zginie od. Zabija pogromcę, ginie później od Larego. 2 na 2. Forest zabił tego Larego, chowającego się z tą bombą w bombsite. Chciał zabić przeciw. Chciał podłożyć bombę, ale nie udało się to, bo Forest był na posterunku. Teraz po raz kolejny. Próbował zabić uciekającego, wychodzącego z CT tego przeciwnika. Próbował zabić Monka. Za pierwszy raz się mu udało na raty. Dał jednak radę i zabija Monka. Zdobywając tym samym 13 rundę. Jeszcze tylko 3 rundy dzielą ich od zwycięzca. Od zwycięstwa w tym meczu. Zdecydowali się teraz pobiec całą piątką. Nie, jednak nie całą piątką, a czwórką zawodnicy domkiem na B. Piku, jest tam Piku z AWP patrzący ten domek B. W międzyczasie Monk zginął na środku, ale wbiegają na niego. Piku zdołał zdobyć jednego fraga. Entkis zabija Pika i 3 na 4, z tym, że Lary z 4 HP. Freeman wraz z Emtkisem zaplantowali bombę. Emtkis dokłada jeszcze fraga na Awsomie. Forest zabija Freemana i 2 na 3. Bardzo mocno obici przeciwnicy. Lary z 4 HP stracił 3, zabił Foresta. Bardzo szczęśliwy gracz tej rundy. Teraz ginie od Ozzy'ego. Cake zabija Emtkisa. Wystarczy tylko rozbroić bombę. Kajol to właśnie uczynił. Właśnie to teraz zrobił. Zdobył 14 rundę. Jeszcze dwie rundy dzielą ich od wygrania meczu. Idą za ciosem. Wygrali teraz już piątą rundę pod rząd. Piątą rundę po zmianie stron. A zawodnicy z Kleszczowa nie wygrali jeszcze ani jednej rundy. Może teraz ta pierwsza wygrana runda po zmianie stron. I proszę Państwa, w tym momencie wpadły nam follow. Elliot Brad, witaj w ekipie, dzięki za followa, pozdrowienia. Ginie Lary teraz, jeden za jeden, zginął w Piku. Ten najlepiej fragujący zawodnik drużyny CT. Wbili teraz jak do siebie za pomocą Freemana, zawodnicy na B. Freeman dwa fragi, wchodząc na to B, jeszcze dorzucony teraz przez Freemana. Jest z Molotow na kuchnię, dorzucony tam Nate, pogromca zabija Ozzy'ego odbiegającego z konektora, czekał na niego na środku. Zobaczmy, czy Freeman zdobędzie teraz trzeciego fraga. Nie, raczej się na to nie zapowiada, bo Kayoi uciekł gdzieś na A, zabił tam pogromcę, który wcześniej był na środku, wiedział, gdzie ma szukać przeciwnika, ale Monk znalazł tego ostatniego żyjącego CT-ka. Zdołał go zabić, chyba wymienił sobie jeszcze broń na szybko. Co? Nie zabrał M-ki, myślałem, że zabrał M-kę. Jednak nie zabrał M-ki, mają kałachy wszyscy zawodnicy Terro. I teraz zmuszeni do gry na 5-7-ach zawodnicy z CT. I ginie od Digla. Jedyny z Diglem był Awsom, już wymienił tego Digla na killa. Znaczy Digla na killa. Digla dalej posiada, ale jeszcze w nanadrzu, dlatego że udało mu się sprzątać przeciwnika Makałacha, ale terroryści odpowiadają dwoma killami na przeciwniku. I oni teraz mają przewagę w tej rundzie. Podchodzą teraz pod B. Jest tam Piku z 5-7 na blisko. Teraz chodzi na Fenik, na Snaksa. Obił tam pogromcę i pogromca uciekającego Picha jeszcze dopadł. Podbiegł na blisko, dopadł go, zdobył fraga.
Teraz już w SM czai się. Przepraszam, czai się tam. Awesome czeka na plant. Bomby, jest plant, ginie Lary! Obił jeszcze tam trochę Oziego Lary. Znaczy Awesome. I Ozzy z Awesomem. Bardzo pięknie wybrudzili teraz ten, ten bombsite. Jeszcze mając zrobić Emptkissa. Czy im się to uda? Awesome na niskim HP, chowa się za BS-em. I Ozzy w kuchni. Teraz wychyli tym drzwiami, nie wychylił. Nie wychylił tak wcześnie, żeby zobaczyć przeciwnika. To zrobi Emptkiss, Emptkiss zabija Ozziego! Szuka, gdzie jest przeciwnik! Ale Awesome zaskoczył go, wychylając się z bombsite'u. Zabił. Zabił Emptkissa na tym low HP, na tym 13 HP, nie pamiętam ile dokładnie HP miał Ozzy, ale bardzo mało. Udało mu się ugrać rundę, także remis już mają zapewniony. Już na pewno nie przegrywają tego meczu, przynajmniej do dogrywki zawodnicy z Tychów. Teraz antyterroryści. Pojedynczo na tym ma, dwójka na środku, teraz trójka w zasadzie, bo jeszcze zszedł Awesome, a terroryści wbijają już rampą, tam rozpaczliwie bronił się jeszcze Ozzy samotny na tym, a ginie już od Freemana, od schodu Awesome z dżungli, wbiega jeszcze w piku, a na CT próbował Kayo i już ginie. Teraz od CT jeszcze Angel z magiem, siódemką. Nie trafia w tak mało mającego HP po gromce. Teraz udaje mu się to za trzecim razem. W piku rozbraja bombę. Lary podbiega z rampy. Nawet nie musiał wychylać, żeby asukrować kolegę z drużyny Forest, bo piku rozbroił to na tyle szybko, że Lary nie zdołał do niego dojść. Także mamy zwycięzców tego meczu. Tychy pokonały Kleszczów 16-7. Tychy jak na razie idą jak burza w tym turnieju.